Autobus nazywamy przepełnionym, jeżeli w pewnym momencie znajduje się w nim co najmniej 50 pasażerów. Dwóch inspektorów monitoruje liczbę pasażerów w tych samych 10 autobusach. Jeden z nich obliczył, jaki procent wszystkich autobusów stanowią autobusy przepełnione, a drugi, jaki procent wszystkich pasażerów w 10 autobusach stanowili pasażerowie podróżujący przepełnionymi pojazdami. Wiadomo, że liczba autobusów przepełnionych należy do zbioru liczb naturalnych od 1 do 9 który z inspektorów otrzymał większą liczbę. Żeby zorientować się lepiej w sytuacji, jaka jest przedstawiona w tym zadaniu, to może wypiszmy sobie dane z treści tego zadania i wprowadźmy odpowiednie oznaczenia na niewiadome. Możemy sobie oznaczyć liczbę autobusów przepełnionych. Wiemy, że wszystkich autobusów mamy 10. Przepełnionych autobusów możemy mieć od 1 do 9. Nie wiemy dokładnie, ile ich jest, ale możemy sobie oznaczyć ich liczbę jakąś literką, na przykład niech to będzie n, to będzie liczba autobusów przepełnionych. Zapiszmy sobie od razu, że n należy do zbioru od 1 do 9. Wprowadźmy sobie teraz jeszcze jakieś oznaczenie, na liczbę pasażerów w każdym z dziesięciu autobusów. Możemy sobie zapisać na przykład, że A i to będzie liczba pasażerów w i tym autobusie, gdzie i to oczywiście liczba ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 10, ponieważ mamy 10 autobusów. Na przykład A1 to będzie liczba pasażerów w pierwszym autobusie, a przykładowo A6 to będzie liczba pasażerów w szóstym autobusie. No i teraz, żeby jeszcze lepiej móc się zorientować w sytuacji, to może ustalmy, załóżmy sobie, że autobusy z tymi początkowymi numerami to będą autobusy przepełnione. Mamy n przepełnionych autobusów, czyli możemy zapisać, że liczby pasażerów A1, A2 i tak dalej, aż do AN, to będą te liczby pasażerów w autobusach przepełnionych czyli podpiszmy sobie krótko może przepełnione autobusy. Podobnie możemy sobie oznaczyć, wypisać kolejno te autobusy, które są nieprzepełnione, czyli mają mniej niż 50 pasażerów, to będą autobusy z kolejnymi numerkami, czyli AN plus 1, aż do autobusu z numerem 10, to będą liczby pasażerów z autobusów nieprzepełnionych, no to krótko zap zapiszemy sobie nieprzepełnione autobusy. No i teraz, gdy mamy już wprowadzone takie oznaczenia do naszego zadania, to możemy przystąpić do obliczenia liczb, o które nas pytają i które mamy porównać. Pierwszy inspektor obliczył, jaki procent wszystkich autobusów stanowią autobusy przepełnione. No tą liczbę jest zapisać bardzo łatwo, oznaczmy sobie ją przez I1, jak inspektor pierwszy. Jaki procent autobus wszystkich autobusów stanowią autobusy przepełnione? No przepełnionych autobusów mamy N, wszystkich autobusów mamy 10, czyli ta liczba to będzie po prostu N10. Gdybyśmy to chcieli zapisać w procencie, to byłoby po prostu 10N%, ale myślę, że lepiej będzie zostawić wynik w ułamku. No i teraz przystąpmy do obliczenia tej drugiej liczby, którą otrzymał inspektor drugi. Co otrzymał inspektor drugi? Jaki procent wszystkich pasażerów w 10 autobusach stanowili pasażerowie podróżujący przepełnionymi autobusami? Czyli inspektor drugi po prostu sumował pasażerów z przepełnionych autobusów, czyli liczby od A1 do AN i podzielił przez liczbę wszystkich pasażerów. Czyli dokładnie on zrobił coś takiego. A1 plus A2 i tak dalej, plus AN Podzielić na sumę wszystkich pasażerów, czyli A1, plus, A2. Plus. Oczywiście tu po drodze gdzieś dodaje również liczbę autobusów z entego, liczbę pasażerów z N tego autobusu, no i plus dalej jeszcze dochodzi do autobusu 10. Ta liczba na dole na pewno jest większa od tej na górze, czyli to znowu będzie ułamek jakiś z przedziału od 0 do 1, podobnie jak otrzymał inspektor pierwszy. Intuicyjnie w tym momencie możemy się domyślać, że ta liczba to będzie więcej niż m dziesiątych, ponieważ tutaj na górze dodajemy n liczb większych od 50, a na dole mamy n liczb większych od 50 i te ostatnie kilka liczb, które nam dopełniają tutaj do 10 mianownik, do 10 liczb sumowanych w mianowniku są mniejsze. Czyli nie dzielimy tutaj n przez 10, tylko n przez coś mniejszego od 10. Czyli ta liczba powinna być większa od tej. Żeby to jakoś sensownie zapisać, to możemy posłużyć się średnimi. Tą liczbę a1 plus a2 plus an, czyli liczbę pasażerów w przepełnionych autobusach, możemy zapisać za pomocą średniej. Napiszmy sobie coś takiego. Na razie na marginesie a1 plus a2 plus a n to jest to samo co n razy A1 plus A2 plus i tak dalej, aż do AN podzielić na n. No oczywiście, n -y się skracają i wówczas zostaje nam sam licznik, czyli to, co mieliśmy po lewej stronie równania, natomiast zapisane w ten sposób daje nam w tym miejscu średnią arytmetyczną. To jest średnia liczba pasażerów podróżujących w przepełnionych autobusach. Może oznaczmy sobie tą średnią arytmetyczną, na przykład przez x z daszkiem. Teraz tak samo możemy obliczyć średnią liczbę osób podróżującą w autobusach nieprzepełnionych. Tych autobusów oczywiście mamy 10 minus n. To są autobusy z indeksami od n plus 1 aż do 10. No i tak samo możemy zapisać, że suma. Liczby pasażerów z tych autobusów nieprzepełnionych, czyli a n plus 1 plus i tak dalej, aż do a 10, to się równa liczba tych autobusów, czyli 10 minus n, razy suma, czyli a n plus 1 plus a 10, podzielić na tą liczbę czyli 10 minus n. Oczywiście to jest dokładnie to samo, a w tym miejscu pojawia nam się średnia liczba osób podróżująca w autobusach nieprzepełnionych i ją może sobie oznaczmy przez y z kreską. I co my możemy o tych średnich powiedzieć? Na pewno średnia x z daszkiem jest większa bądź równa 50, ponieważ w autobusach przepełnionych podróżowało co najmniej 50 pasażerów a w autobusach nieprzepełnionych na pewno mniej niż 50 pasażerów, czyli średnia arytmetyczna z autobusów nieprzepełnionych będzie mniejsza niż 50. No i teraz, gdy mamy wprowadzone takie oznaczenia, to możemy sobie tą naszą liczbę i2 zapisać w następujący sposób. Licznik. Zamiast tej sumy a1 aż do plus an, możemy sobie zapisać tak, że to będzie po prostu n razy x z daszkiem, a jak sobie zapiszemy mianownik? Mianownik zapiszemy tak samo. Najpierw tą sumę od A1 do AN, czyli n razy x z daszkiem, plus jeszcze ta suma od n plus 1 do A10 i to będzie 10 minus n razy y z daszkiem, czyli 10 minus n razy y z daszkiem. No i ponieważ wiemy, że y z daszkiem jest mniejsze od 50, a x z daszkiem jest większe bądź równe 50, czyli stąd dla nas płynie najważniejszy wniosek taki, że y z daszkiem jest na pewno mniejsze od x z daszkiem, to możemy sobie oszacować ten ułamek, że na pewno on jest większy od takiego samego ułamka, tylko z podmienionym tym y przez xa. Ponieważ x z daszkiem jest większy od y z daszkiem, to jeżeli tutaj wstawimy zamiast y z daszkiem, x z daszkiem, to mianownik się zwiększy i ułamek przez to się zmniejszy. Będziemy dzielili przez coś większego, czyli w rezultacie otrzymamy coś mniejszego. Zapiszmy to. Na górze będzie n razy x z daszkiem, a na dole będziemy mieli n razy x z daszkiem plus 10 minus n razy x z daszkiem. Dokładnie coś takiego. Ta nierówność zachodzi, a jeżeli tu już sobie podmieniliśmy y przez x z takim oszacowaniem, no to możemy sobie ten mianownik dalej uprościć. Mamy nxów z daszkiem, dodajemy do nich 10 minus nxów z daszkiem, czyli na dole otrzymamy po prostu 10 razy x z daszkiem. Teraz te średnie nam się skrócą i otrzymamy po prostu n dzielone na 10, a to jest dokładnie nasz inspektor pierwszy, czyli otrzymaliśmy, że inspektor drugi jest większy od inspektora pierwszego, a dokładniej liczba, którą otrzymał inspektor drugi jest większa od liczby otrzymanej przez inspektora pierwszego, no i w ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie. Inspektor drugi otrzymał większą liczbę.